Siema. Znaczy, dzień dobry wszystkim. 100 watów. Słuchajcie, 100 watów będzie kolumna, wyskrobałem, wyrezałem dziury na głośniki, słuchajcie. Ładny sopran, tonsilla, nie? Sopranik będzie tutaj. Tu będzie ten gitarowy głośnik. A tu będzie kwadratowy bass reflex. I teraz tak, pojemność skrzyni do 100 watów, 12 cali głośnik, to jest między 42 a 47 litry, czyli decymetry. Musimy szybciutko przemierzyć, ile ta skrzynia będzie miała pojemności i dopasować sobie, bo to jeszcze nic nie jest ze sobą złożone, słuchajcie, i dopasować sobie głębokość przedniej ścianki w skrzyni, ponieważ te kanty, te ranty, one będą po prostu kierunkować dźwięk w jednym kierunku, tak żeby zawęzić pasmo, czyli ja nie będę wpuszczał i nie będę skracał skrzyni, tylko po prostu pojemność dobiorę sobie przednią ścianką, czym głębiej wyłożę lub ją wyciągnę, czyli cała głębokość ścianki. To jest głośnik zamknięty, jak widać ten sopran, tutaj nie będzie problemu, a tutaj będzie bass reflex. Tylko teraz tak się zastanawiam jeszcze nad rozmiarem tego basu, znaczy rozmiarem otworów do bass reflexu. Tutaj zrobimy taką czarną atrapę, ewentualnie ze sklejki, tak żeby już tutaj więcej materiałów nie pchać, że tak powiem, w to. Jednym słowem, gdzie jest metrówka? Musimy policzyć, ile tutaj mamy kalkulatorek, jaką mamy pojemność tej skrzyni w tej chwili, jak jest wpuszczone na 2 cm. Metrówki szukam, słuchajcie, metrówki. Metróweczki szukam. Będzie 100 watów z Mac, w sumie na 4 tranzystorach. Wszystko będzie zamknięte w obudowie. Być może, że zastosujemy sobie jeszcze tutaj wejście Bluetooth. Po prostu, żeby było można się podłączyć jakimś telefonem, smartfonem, czy tabletem, czy obojętnie czymś. W tym, że nie mam takiego modułu. Jeśli ktoś ma na zbyciu takie moduły po prostu głośnika Bluetooth, to by mi... A zresztą czekajcie, może bym wyszukał, może bym mi coś znał, ale nie. Nie mam takiego modułu. Gdzieś widziałem na Allegro tam za parę złotych, także... Także pewnie się to zamontuje. Przede wszystkim tak, dwa wejścia mikrofonowe, czyli znaczy gitarowe, mikrofonowe. Wszystko na jednym mikserku, znaczy na jednej sumie. Wskaźnik będzie wysterowania na... Taki fajny tutaj znalazłem ten na LEDach. Znaczy tutaj ktoś do mnie przysłał to, tylko gdzie on tutaj leży, to już nie wiem. No już gdzieś wsadziłem wyświetlacz. Taki miałem fajny wyświetlacz nie na LEDach, tylko na wyświetlaczu tym TFT, czy jakoś tak. Czekajcie, bo ja tak patrzę, kurde, szukam tej metrówki. Dobra, jakaś tutaj leży metrówka. Zmierzmy sobie tak, najpierw głębokość, może się nie rozleci w rękach. A właśnie, tak myślałem. Słuchajcie, ale to nic, może będzie łatwiej mierzyć bez tego szczytu. Bo to tylko na razie leży. Czyli tak, wysokość 5,1, czyli 5, od razu decymetry, czyli 51,51. 5,1 razy szerokość 4,2 razy 4,2 i razy głębokość. Trzydzieści razy trzy, 64, czyli jest dużo za dużo, słuchajcie, do 100 watów, 64 litry pojemności, słuchajcie, skrzynia. Czyli jednym słowem robimy tak, 5,1 razy, bo 51, razy 4,2, 4,2 i razy
2,8 zróbmy. 59. I to by było dobrze. Czyli 28, musimy sobie tutaj odmierzyć 28. O. I cofnąć tą ściankę. Aaaa! Wiedziałem. I cofnąć tą ściankę do głębokości tutaj 2,8. Tak, żeby ta powierzchnia była na 2,8. Czyli tyle. Słuchajcie, to tutaj wyjdzie mi... Gdzie jest tam ta moja dobra metrówka? Wyjdzie mi 3,5 cm kant. I wtedy będziemy mieli 59 litry pojemności. Dobrze mówię? Czekajcie, 59 to prawie 60. Nie, to jeszcze więcej musimy cofnąć. To będziemy to musieli cofnąć 2,5 na 25 cm. 25 cm. Gdzie jest kalkulator? Kalkulator. 5,1 razy 4,2. Z momencik. 5,1 razy 4,2 i razy. No by tu wyszło, kurczę. 5,1 razy 4,2, bo liczymy litry, znaczy decymetry, 10 na 10 na 10 to jest decymetr, czyli litr, i razy 2,5, 53, o, to by było już lepiej, słuchajcie, 53 i wtedy to wpadnie mi w rezonans, czyli jednym słowem skrzynia będzie grała więcej niż głośnik. No ale dojdzie jeszcze rura od bass reflexu, czyli ta pojemność się zmniejszy. A jakbyśmy mieli troszeczkę za małą obudowę, słuchajcie, kolumny, tak to jest właśnie z tymi głośnikami. Jak mamy za mało i chcemy zrobić zamkniętą, i za mało, żeby zmniejszyć wymiary kolumny, to trzeba dołożyć piankę. 10-20 mm wypełnienia wewnątrz pianki. To powiększa o 1/3 ta pianka wewnątrz. Można przeliczyć razy 0,3 jeszcze to pojemność, jak dołożymy tę piankę, nie? Te wypełnienie w środku. To jeszcze też zależy, ja już tam nie wnikam, w jakie to wypełnienie będzie, czy to w czym, jak to będzie, czy... bo tam są różne kwestie gustu i tego, co jest akurat pod ręką. No i dobra, słuchajcie, będzie fajnie ze sklejeczki obudowa. W następnym części zrobimy... Już będzie obudowa poskręcana, będzie poklejona, zasilikonowana w środku, od środka będą bass refleksy, będą powycinane. Będziemy składać w następnym odcinku wzmacniacz, ale to już w następnym odcinku wzmacniacz. Końcówka mocy na, w sumie na 12 tranzystorach, a no ale 4 tranzystory mocy, nie? Dobra, pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie, dzięki za łapkę w górę i dzięki za dla tych wszystkich, którzy tutaj na tym paseczku tam wspierają kanał, nie? Pozdrawiam.